Nazywam się Romanowska Henryka, mam 91 lat. Urodziłam się w Łodzi, zamieszkiwałam w Łodzi. Mama umarła akurat, jak wojna wybuchła. A nas naprzędzeniano do domu dziecka, zawieźli. No tam już były wychowawczynie niemieckie, panie. No i uczyliśmy się po niemiecku, tak, i dostaliśmy elementarze. Tak, na pierwszej stronie był Hitler. No mówili, to jest wódz niemiecki. No ale w jednym czasie starsza grupa dzieci, otworzyli te, w nocy to zrobili, oczy tam porysowały, buzie, nosy. No i przyjechało gestapo, bo zgłosili to. Przyjechało gestapo, wszystkich nas postawili pod ścianę, tak, pod tym. Kto to zrobił, to no nikt się nie przyznał, nikt z dzieci. No to więc wybrali. Ty. Ja też byłam wybrana na zabranie, na śmierć. No, to było na śmierć. No, ale takie szczęście w nieszczęściu. Zdarzyło się, że przyszła rodzina niemiecka. To znaczy, on był Niemcem, a ona była Ukrainką. No i ja się spodobałam, że zabierze na wychowanie, jako opiekunowie, bo brali polskie dzieci właśnie Niemcy. No a na drugi dzień przyjechało gestapo, wszystkich dzieci postawili, zawiązali takie pieluchy, nie chusteczki, tylko pieluchy na oczy i wszystkich wyszczelali. Na miejscu. Mieliśmy to szczęście, że ci Niemcy nas zabrali. No ja byłam tam, uczyłam się po niemiecku, no i czytać, pisać. No brat był mały jeszcze, to nie. Przyszedł taki czas, że przyszli z opieki. I powiedzieli, że biorą brata mojego na badania. To wzięli go na Piotrkowską 114, pamiętam, tam byli lekarze. Niby, że to tam. A to nie wzięli go na badanie, tylko zabrali go do getta jako Żyda w Łodzi. On był ciemny, tak jak mamusia moja, brunetka. I powiedzieli, że on Żydem, że to jest żydowskie dziecko. No i zabrali brata wtedy właśnie tam do getta. Zabrali go i już go więcej do dziś nie widziała. Jak po wojnie to szukaliśmy, tak nic nie wiadomo było. Jako żydowskie dziecko zostało. No zostałam sama. Jak się skończyła wojna, no to już byłam wolna. Wyszłam za mąż. Już miałam troje dzieci. Mąż mój umarł też, pierwszy. Ja zostałam sama. I vis-a-vis budowali szkołę. A to przyszli panowie, że wodzi na kawę czy herbatę, nie, tak kawę nie, ale herbatę, na herbatę gorącą, to ja zawsze czajnik już miałam naszykowany, bo to tak vis-a-vis było. I zawsze tego, no i tak zapoznałam się, on był kawalerem, no zakochał się też. No i pobraliśmy się, no ale on później tam skończyli, bo później kościół zaczęli jeszcze budować, pokończyli, no więc do domu, tu do Gdańska, no ja tak nikogo tam nie miałam specjalnie, no to zgodziłam się, przyjechaliśmy tu do Gdańska z dziećmi.
tutaj właśnie na ulicy na Stoku, suteryna. Tam z jego rodziny wyprowadzili się, dostali mieszkanie, no i powiedzieli, że macie tutaj, mówi, w suterynie, wy się będziecie mieszkać na razie. No i tak było. Przyjechaliśmy tu do tej suteryny, no w każdym bądź razie puste mieszkanie i tak dalej. No było takie łóżko żelazne jedno. I tam żeśmy zamieszkali, w tej suterynie.